Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Workers and Resources, Soviet Republic, kochani. Były komentarze, żeby jednak tego nie robić tutaj, tych elektrowni, i się z tym zgadzam w sumie. Ponieważ mamy tutaj faktycznie naciupane tego trochę, więc raczej tego nie potrzebujemy. I żeby zrobić osobną elektrownię, nie jest to głupi pomysł. Zastanawiam się, czy to... to też nie będzie tutaj potrzebne, dobra. Także wszystkie ścieżki won... Dobra. Tu ta ścieżka może być, tej ścieżki nie potrzebujemy. I w sumie tyle. Trochę ponazywałem tych przystanków, zwłaszcza tych naszych tutaj. To będzie własne linie. Słuchajcie, te linie nie da się ich wywalić w sumie. Tych, co mamy tutaj. No, te, które zostały wygenerowane normalnie. Można sobie zobaczyć to pod własne linie. Także mamy w sumie tu pasażerskie i mamy linię śródmiejską. To, kochani, zrobiłem. W sumie zrobiłem taką linię, powiedzmy sobie, zaraz wam pokażę, która będzie po prostu jechała do tego przystanku, do tego, tu i tu. No i potem tu z powrotem. Także to będzie dookoła, będziemy ją zmieniać oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że to jest spoko. Szkoda, że tego nie można przesunąć gdzieś, kurde, gdzieś indziej. No ale, ale trudno. Kochani, była propozycja, żeby zrobić to przy wodzie. Naszą elektrownię atomową i to nie jest głupi pomysł, tylko sobie to zwiększymy. No właśnie, w sumie jest tu. Dokładnie tu. Więc możemy faktycznie, tak wiecie, dla urealnienia, powiedzmy, żeby faktycznie zabierać wodę stąd do komina chłodniczego i nie jest to głupi pomysł, ale bardzo dziękuję za to. Za tę propozycję, w sumie dwie osoby, i Jaro, i chyba Cium? Cium? Jakoś tak się nazywa. Mój widz, także dziękuję za tę propozycję i faktycznie to nie jest głupie. Natomiast wydaje mi się, że zrobimy faktycznie tutaj osobne miasto. A w ogóle był, nie wiem czy nadal jest, pożar, kurczę, elektrowni w Czernobylu. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. No, był pożar elektrowni ta... Był pożar nie elektrowni, tylko tego składu załadunkowego. Co tu się wydarzyło? Co byś chciał? Gdzie ta droga jest? Tutaj. W sumie tutaj. Dobra, wiesz co? Zróbmy to tak po prostu i tyle. Trzeba będzie uważać, jak to się dzieje. Tu się dzieje całkiem nieźle. Aha, i tutaj faktycznie dzięki tym liniom zauważyłem, że chyba 4 autobusy jechały tu, a 2 tu. Więc teraz zrobiłem tak, że przerzuciłem jeden autobus tutaj. Także mamy po 3 autobusy do każdego. Jest 2 robotników, ale widzę, że nie wysiadł skurczybyk 14, a powinien wysiąść. I właśnie tego nie bardzo rozumiem. No właśnie. Tutaj jest tych 2 robotników i tu jest mały dworzec. Gdzie ty w ogóle jedziesz? Wilko wyje przystanek. O, mały dworzec. Czyli ty jesteś gdzie indziej, bo to jest ta linia śródmiejska moja. To czemu ty jesteś tu w ogóle? To się musi ogarnąć samo ze sobą. Natomiast jak wygląda sytuacja z pociągami? Ten produkuje drugą linię, bardzo dobrze, niech produkuje. Czy my tu sprzedajemy? Wiem, że nic nie widać, ja zresztą też nic nie widzę. No nie, gołom przyszedł, przepraszam. Cio! Ty gnoju, bo mi tutaj, wiecie, mamy nowe parapety, znaczy mam nowe parapety. I po prostu przyłażą tu, bo jest teraz więcej miejsca, bo jest to cieplony budynek, więc parapet więcej miejsca ma. Więc łatwiej na niego osiąść i nasrać po prostu. Dobrze wrażenie, oczywiście. Mamy, słuchajcie, jeszcze tą. Tylko to jest bez sensu. Dobra, miałem cię zobaczyć chyba, albo ciebie, albo kogoś. Będziemy wysyłać, słuchajcie, towary tutaj tylko pociągiem, bo to jest bez sensu. Także ciebie, mój miły, wyślemy zaraz do niesamowitego. Tak, wyładuj wszystko. 10 ton, 8 ton. Aż się jasno zrobiło z tego wszystkiego. Wyślemy cię do zajezdni, bo my cię nie potrzebujemy. Zastanawiam się, czy tam zajezdni nie zrobić, ale chyba nie potrzebujemy jej. Dobra, jedź do domu. No i kochani, zajmiemy się chyba w tym... Patrzę, czy ktoś tu jeszcze jedzie. Ty jedziesz gdzie? Stalowa huta i wyładunek. Dobra, czyli ciebie też nie potrzebujemy. Jedź do domu. I powinno być ok, w razie czego będziemy używać. Ty jesteś kto?
ty jesteś biura budowy. Dobrze, to ty sobie możesz jechać. No chyba to tyle. Mamy węgiel, 120 ton węgla, to jest na maksa, natomiast stal. Wydaje mi się, że stal jest ładowana na pociąg drugi. Nie, gdzie jest ta stal? Tu nie jest przesyłana. Gdzie ta stal idzie? 48 osób. Gdzie, co? Co tu się dzieje? Kto to zabiera w ogóle? Ty zabierasz. Co robisz? Do składu średniego. Tylko ty powinieneś potem móc jeździć z automatu, no nie? No nie, bo mamy jeszcze trochę tej stali. No dobra. Czyli nie nadążamy. Natomiast wiemy, że te pociągi będą też, jak widzicie, ludzi tutaj pakować. Czy my mamy tutaj ogarnięte? Nie, nie wybrane. Decydują sami. Niedobrze. Kwestia jest tego, żeby oni tutaj szli, a nie wszyscy na budowę. Bo wszyscy poszli na budowę. Wiecie co? No może dobra. Niech skończą może tę budowę. Potrzebujemy jeszcze tylko 10 ton stali. To powinno być w miarę szybko. No, miejmy nadzieję. Ty tu rozlokowujesz się. Tu się zastanawiałem nad tym, nie? Żeby to zrobić. Natomiast słuchajcie, mamy ten. Mamy w modach pomniki. Tu. I mamy to. I to jest... Czemu ty się tak tu... Wiecie, no bo to jest ten taki... taki tego, o. Znacznik końca trasy, nie? Więc myślałem, że go tutaj wstawię, ładnie, żeby było, ale może się ta linia przydać jeszcze. 13 ton. Czy my produkujemy? Produkujemy. Dobrze. No bo cały czas tę stal wykorzystujemy, nie? Jest biur budowy sporo przypisanych, więc to powinno być jakoś w miarę. Niestety nie ma... Nie, no są 4 dźwigi aż na placu budowy. Zresztą je tutaj widać. Miejmy nadzieję, że to się kurde zaraz skończy. Będziemy produkować, słuchajcie. Niesamowite... komponenty. Części mechaniczne. No. I to z tego też będą pieniądze dobre, natomiast one będą tutaj składowane i stąd być może zabierane gdzieś. Myślałem, żeby ewentualnie wstawić, słuchajcie, magazyn po prostu. Magazyn w międzyczasie i żeby z tamtego magazynu do tego magazynu ciężarówka to przywoziła, bo w tym magazynie, gdziekolwiek by nie stał, na przykład tu, można by te części mechaniczne też wywozić. Na razie zostawimy jakie jest, bo one będą chyba potrzebne nam między innymi dla naszego własnego dobra. I słuchajcie, i to jest ten moment, kiedy mamy zrobioną zakłady mechaniczne. Tak oto. I teraz ludków nie ma. Stal powinna być przewożona tędy. Wiecie co? Zrobimy to. To jest 3000. Chcę, żeby to już działało powoli. I stal jest pobierana trochę. No i w sumie tyle. To sobie zrobimy tę trasę tu. To musi być zrobione. Ty jesteś tam, jakoś jedziesz. Może cię ktoś zabierze w międzyczasie. Dobra, zróbmy to. Tej ścieżki nie potrzebujemy na razie. Dobra, git. No, wszystko jest wypychane tu. Nie ma ludzi. Nie szkodzi, wiesz co? 210, dobra, idź do domu. Zróbmy to i będzie git. Natomiast... moment, bo tutaj... Tu się coś wydarzyło. Co byś chciał? Stalownia, small warehouse. No tak, bo ty masz, kurde... zrobiłem drogę. I najpierw... Drogę trzeba by zrobić. Najpierw tamte drogi trzeba by zrobić. Dobra, jeszcze ktoś ma jakieś tutaj wątpliwości co do tego miejsca? Nie, nie widzę. Dobra. Natomiast wydaje mi się, że zanim zaczniemy w ogóle te elektrownie, to było, wiecie, tam był pokaz po prostu, jak to mniej więcej wygląda. Natomiast zanim zaczniemy elektrownię, musimy sobie ogarnąć chemikalia. Natomiast żeby ogarnąć chemikalia, potrzebujemy ogarnąć rafinerię. Znaczy, chemikalia można też samemu
To znaczy tam jest chyba plastik. Różne branże. Fabryka tworzyw sztucznych. No nie, w drugą stronę jest. Pomyślałem, że tworzywa sztuczne są potrzebne do produkcji chemikaliów, ale jest odwrotnie. Tartak, zakłady odzieżowe. To powinno być gdzieś tu. Tak, zakładów chemicznych nie mamy jeszcze. Potrzebujemy do tego ropę naftową, którą możemy ewentualnie sprowadzać. Niestety produkujemy tylko pół ton chemikaliów, które, rozumiem, nie można nigdzie składać. Więc to jest też problem. Nie wiem, czy jest jakiś mod na to, czy coś. No, żeby chemikalia gdzieś, kurde, składać. Bo to jest wytwórnia asfaltu, fabryka tworzyw sztucznych, no to widzieliśmy. Bo same chemikalia też będą potrzebne do produkcji na przykład w zakładach włókienniczych płody i chemikalia, i wtedy się tworzą tkaniny, które też będą potrzebne później. Między innymi do ubrań właśnie, bo to będę chciał zrobić. No właśnie, może te zakłady włókiennicze, słuchajcie, zrobić, bo tutaj potrzebujemy chemikalia. Tylko nie wiem, czy... Wydaje mi się, że nie ma żadnego takiego magazynu na chemikalia, no nie? Jest magazyn na chemikalia. To jest zwykły magazyn. Dobra. Byłem przekonany, że nie ma. Nie wiem czemu. Średnie centrum dystrybucyjne. Właśnie a propos. Czy to się robi? No, coś tam się robi. Dźwigi są. Bo to będzie potrzebne. To w sumie dużo nie brakuje, słuchajcie. Stali jest. Jeszcze 27 ton cegieł. Trochę stali, trochę tego. Tutaj się powoli to robi, ludzie wysiadają chyba. No i jest git. Jak wygląda sytuacja w ogóle z tym? No jest 794. Tu natomiast nie ma nic. Z tego względu, że tu jest prawdopodobnie tak. Jest z automatu tworzony alkohol i jest automatycznie ładowany. No więc to tak to po prostu jest. Ostatnia chwila na zakup. 24 robotników, 5,6 stali. Dobra. Gdzie chciałbym stworzyć? Myślałem, żeby stworzyć tutaj zakłady włókiennicze, natomiast kurde, może tutaj być mało osób. Więc może tu i po prostu zrobić, skoro mamy te miasteczko małe. Pytanie, czy oni wystarczają? Do przystanku dojdą, więc jadą. Ile w ogóle osób jest? Mogę to zobaczyć też jakoś ciekawie. Robotnicy, miejsca pobytu. Tu jest 10, tutaj nikogo. Wiadomo, tu jest 5, 7. Maksymalnie 170. To jest mało, kurde. To są robotnicy. To są obywatele z czasem wolnym w tym momencie. 21 plus po 1, czyli ogólnie rosną nam nasi ludzie. Tu jest 18, tu jest pusto, pusto. Dobra, ale to będzie. Nie chcę tego zapełniać samodzielnie, bo bez sensu, ale to jest faktycznie dobry pomysł, żeby zobaczyć te dzieci do lat 21. Tu jest 9 osób. Czyli wszędzie jest zapełnione w takim układzie, tak? Bo mamy, tak, mamy możliwość przewożenia. Tylko, że nie można zobaczyć na przykład niedoboru. Albo wiecie, że są puste miejsca, ale wydaje mi się, że wszystko jest dobrze. Mamy ludzi zapełnionych, więc zabierzmy ich stąd. A tutaj na wieś. Powiedzmy tu. Blok jest pełny, blok jest pełny. Tu jest wszystko pełne. Spoko. Bo jest zero, dobra. To nieważne. No i teraz mamy więcej troszeczkę tutaj ludzi. Tutaj przynajmniej się nie tworzą korki. I pytanie, czy to wszystko działa w ogóle tak naprawdę. Czekający pasażerowie. No właśnie, kwestia jest tego, że tu na tym przystanku musiałbym tę linię zmienić. Na tym przystanku to jest stacja. Nie ładuj tu nikogo na tej stacji.
Tu masz wyładowywać tylko. Mogą jechać gdzie indziej. No i właśnie to jest fajne, nie? Że nie muszę każdego jednego autobusu, wiecie, zmieniać, tylko po prostu zmieniam to w linii. Kwestia jest tego, że tutaj faktycznie nie mamy 56. Może być problem z tym. No dobra. Co miałem robić? Tutaj miałem robić. Te zakłady włókiennicze. Stawimy sobie trochę miejsca, no i zrobimy to gdzieś tu faktycznie. Tylko pytanie, czy ktoś, czy tutaj leci jakaś linia? Ty lecisz tędy w dół. Tędy leci. Dobra, widzę. A, spoko. Wydaje mi się, że tyle miejsca wystarczy, natomiast po nosy nie będę budował, bo nie widzę. Prąd jest. Tyle dobrze. Zobaczmy w takim układzie szybko tu, jak wygląda sytuacja. Tworzymy stal. Tutaj nie ma oczywiście pracowników i dobrze. To nie jest przesyłane. Nie wiedzieć czemu. Zastanawiam się nad tym pociągiem, kurde, który tutaj jest. Pojazdy oczekujące. No właśnie, wiesz co? Weź trochę mniej tego. No właśnie, bo on zabiera większość. Więc na razie, wiesz co? Max połowę weź. Bo... To jest za mało pracowników, kurde. Materiałów jest, ale... Więcej sprzedajemy tej stali. Pojechał. Więcej sprzedajemy tej stali, niż ją, kurde, mamy. No i to jest, kurde, problem. Czy ja zrobiłem to właśnie, kurde, dobrze, czy nie? Bo to jest tu własne linie. Buta skład celny. No właśnie, nie. To powinno być tu. I się zastanawiam, gdzie ty jesteś, mój miły. Już wracasz pewnie, nie? Bo lecę na podwójnym gazie. Gdzie ty jesteś? Stój w pociągu. Nie, nie ma go. Gdzie on jest? Jest, siedzi? Tutaj go widać czasami. Gdzie on jest? Nie no, wolę go złapać chyba ręcznie. Chyba, że jest po prostu tutaj i sprzedaje. Jest. Dobra, ty, mój miły, musisz iść do własnej linii huta skład celny. I to jest jeden pojazd. Dobra. No i załaduj 50% max. No troszkę tam zarabiamy. Niedużo, bo niedużo. Ale 27 w tym miesiącu spoko. 12 października, no to połowa. Ja wiem, że to są małe jeszcze. Dobra, bo się zrobiło jasno i chciałbym zrobić, kurczę, te niesamowite włókiennicze zakłady. Potrzebujemy tak, płody rolne, więc w sumie to do magazynu może wszystko iść. Tylko, że teraz. Jak to wygląda? To musiałoby... myślałem, żeby tak zrobić. Moment. Ogarnijmy to sobie tak na razie, wiecie, pro forma. Idzie tak. Dla testów, nie? Idzie magazyn. Się zastanawiam właśnie, jak to, kurde, zrobić, bo... nie chciałbym tego jakoś specjalnie mieć dużo też. Ale... Dobra, może być tu. Idzie do magazynu. Potem z magazynu idzie... Bo tutaj przywozimy sobie przy pomocy terminala drogowego przywozimy sobie niesamowite niesamowite rzeczy. No nie, przywozimy tutaj płody rolne oraz chemikalia, które będą skądinąd. Będą składowane płody rolne i chemikalia tu. Płody rolne plus chemikalia będą szły tu. Oraz stąd będzie szło, będą szły tkaniny. Natomiast same tkaniny muszą być w zakładach odzieżowych zrobić. Znaczy możemy bezpośrednio zrobić takie połączenie. Albo takie jak widać na załączonym obrazku. Z tym, że bez sensu. To już wolałbym zrobić to mniej więcej tu. Nie wiem, jakoś może tak.
Wiadomo, że to trzeba będzie wszystko wyrównać. No nie, natomiast nie będziemy składować tutaj w tym momencie ubrań już gotowych. Więc nie, to musi być połączenie z tym. Tylko, że nie tak, może w ten sposób. Patrzę, co z tą drogą na dole zrobić, albo w prawej, z prawej strony. No i niestety, to może być ewentualnie wyglądać w ten sposób. Tylko, że to jest zestaw na 1-1. Nie wiem, ile tkanin tak naprawdę tworzymy. Czy jedna tkanina może zaopatrzyć więcej zakładów odzieżowych? Produkujemy 5 ton tkanin, natomiast tutaj, czyli 2. Bo używa 2,4 tkaniny, a w sumie produkujemy 5 tkanin, więc tak no blisko, czyli 2. Czyli 2, czyli tu. Jeżeli tu będziemy brać, tylko że to będzie kurde źle wyglądało. Musiałbym wtedy wywalić to połączenie. No nie. Wtedy tkaniny są prowadzone tu i są zabierane przez jedne zakłady odzieżowe oraz drugie zakłady odzieżowe, które chciałbym, żeby się połączyły właśnie jakoś tu. Bo ta droga to jest jakaś masakra. No, można by bezpośrednio też zrobić połączenie, ale to jest też bez sensu. No nie. Niestety to jest błąd taki, że tutaj nie pokazuje nam połączenia fabrycznego, bo to jest połączenie fabryczne, tylko drogowe. Więc stąd można by pojechać tam. Natomiast... No właśnie, pytanie, czy to tyle styka. No bo to jest i tak w złym miejscu trochę, nie? Bo to chciałbym... chociaż momencik. Bo tu będzie w ogóle droga jakoś szła. Tu się podłączymy tak. Pytanie, czy wy ludzie... 116 metrów, nie. Tu będziemy potrzebowali... albo gdzieś przystanku autobusowego, albo coś. Bo to oczywiście będzie być może będzie miał taki kształt jak teraz. Ale kurde. No nie wiem, czy nie zrobić dwóch po prostu. I tyle. Bo to mogłoby być tu. Tu są zakłady odzieżowe jedne, które stykną. Powiedzmy, że tu. Zakłady odzieżowe. Bo to miało być z magazynu iść, ale to kurde nie da rady chyba z magazynu. Będzie jakaś tragedia po prostu za moment. Tak mi się wydaje. A tu mamy te. Nie wiem, czy tę drogę tutaj ustawimy. Tu jedne. I tu drugie. No i mamy dwa. I te magazyny. Natomiast kurde, nie idzie do magazynu. Ubrania nie idą z magazynu stąd. Jak to kurde zrobić, żeby to było mądre? Droga. Przystanek tu kolejny. Albo tu. Zobaczyć, czy to ma sens w ogóle.
Ty dojdziesz tu. Ty nie dojdziesz nigdzie. To jest krzywo. Moment. A ty idziesz tutaj. Nie, to się kurde nie podłączę tutaj. Oczywiście mamy. Sio. Tutaj nie mamy żadnego połączenia. Na razie. To ma być odcięte, bo mi zaczną budować to, a ja nie chcę tego budować. Jeszcze. Dobra, tu mamy połączenie z tym. Tu mamy połączenie z tym. To połączenie. Połączenie jest z tak zwanej D. Tu jest droga, idzie dalej. Ta droga może w sumie iść dalej. Oczywiście nie stykamy jej na razie, bo nie potrzebujemy tego. Stykać, bo tutaj do przystanku dojdą. Tu do przystanku dojdą. Ok, czyli to jest to. Tam jest 192 metry. Dobra, bo tu nie musi nikt pracować. Tu musi pracować ktoś. Pytanie, czy... Co z tą drogą? A ta droga będzie tu szła, nie? Dobra. Dobra, git. I stąd... Tą ścieżkę wywaliłem? Nie. D. Tu, aha, ścieżki teraz, na ścieżki też działa, słuchajcie, podejście, w sensie podjazd. W sensie im jest trudniejszy teren, tym gorzej, no nie? Właśnie, jest zbyt stromo. Wcześniej nie mieliśmy. Zobaczcie, te ścieżki wszystkie na tym. Że no nie będę tam teraz leciał, ale ścieżki doprowadzające... no jasność, kurde. Nie wiem, czy będę musiał to chyba na tym zrobić. Na pauzie, bo inaczej, kurde, się nie da. No i tu jest, kurde, krzywo. Tego, kurde, nie zrobimy z tym nic, bo... Nie podniosę tego terenu. Ścieżka gruntowa. Dobra. Pytanie, czy teraz... Właśnie. Chyba będę musiał niestety sprawdzić to przy pomocy niesamowitej ścieżki. Takiej. No, trochę kurde, niestety mnie będzie to kosztowało, ale... Chcę sprawdzić, czy zadziałam przy pomocy ścieżki. Tak, widzicie? Jest różnica. Dobra. Git. Tak jak mówiłem, w sumie wiecie co? To nie jest głupi pomysł, żeby to już było. Pytanie, czy to zadziała? Wiecie co? To może faktycznie... Wstrzymajmy się jeszcze moment. Będę chciał znać waszą decyzję, bo... Jeszcze inne rzeczy będę chciał zrobić w tym odcinku, chyba. To jest zrobione. Dobra. Zatem ty, mój miły... Właściwie to nie mój miły. Tu. Nowe połączenie. Dobra. Ty jedź tu, jeżeli będziesz potrzebował coś. Nie wiem, co tak naprawdę możemy załadować w tym miejscu. Znaczy, bo nam nie pokazuje tego. Tu. Mamy te dwa.
Tu mamy alkohol, żywność. Właściwie nie, nie, nie. Żywności nie mamy, bo mamy tu. Gorzelni też nie mamy, bo mamy tu. Pytanie, czy tu mamy alkohol, nie mamy żywności. Załaduj. No właśnie, bo nam nie pokazuje to niestety. Otwórz okno budynku, no tak. No jest alkohol, ale tutaj żywność też może być, kurde. No i właśnie mi o to chodzi. Dobra, to jest to. I teraz sklepy. Tu muszę żywność, to mięso bezpośrednio dostarczyć, więc muszę to zrobić. Tu alkohol. Lecimy na górę. Mamy to alkohol. Nie mogę przypisać budynku. Bo za dużo tego jest. A, kurde ma. Kurde mać. A, czyli faktycznie potrzebujemy więcej tego. O, masakra. Tylko wyje bar. Tu jest bar, shop, small barn. Wiecie co? Może z tego small barna zrezygnujemy. Bo bardziej potrzebuję tutaj, żeby ludzie mięso mieli, aniżeli w small barnie, bo do sklepu bezpośrednio można dać. Dobra. Small warehouse. Nie, ty masz wyładować tu. Wyładuj, wyładuj, wyładuj. Magazyn mięsa załaduj, załaduj, załaduj. I załaduj. Dobra. Teraz wszystkie pojazdy, które są powiązane. Gdzie ja wolę jadę? Wszystkie pojazdy, które są powiązane. Czyli ty, mój miły. Co ty robisz w ogóle? Small barn. Dobra. Zostaw to wszystko. Jedź tu. Ty, mój miły. Ty jesteś automatyczny z kołchozu. Dobrze. Wszystkie pojazdy, które są tutaj, czyli ty tylko. Jedź tu. Będziesz działał sam. Wszystkie pojazdy powiązane, chłodnicze. Tu. Miejmy nadzieję, że to kurde wszystko zadziała, bo to różnie może być. Tak, bo to było to. Tak, powiązane. To jest ten sam chłod? Pytanie, czy to styka. Bo stąd wydaje mi się, że tam jeżeli były powiązane, no to tutaj stąd będą też powiązane, no nie? Jedzie do trybu, tryb tak. Czy musiałbym mieć więcej? Średnie centrum dystrybucyjne. Tak, tak, tak. Tu też powinno być tak, tak. Dobra. No, bo tam na bank też jest. Miejmy nadzieję. Zatem, ile mam pojazdu w ogóle tej? No właśnie, to jest problem, kurde, bo one będą mi stać tu jak debile. Bo z automatu wyjeżdżają. Ten powinien móc wjechać już, nie? Pytanie, czy to styka, czy to w ogóle będzie działało. Pytanie, że 30% jest ok. Aha, i w terminalu drogowym. Tu i tu. Mięso nie. Tu jest magazyn mięsa, magazyn mięsa. Wyładuj żywność. Prawdopodobnie tutaj będziemy też przechowywać te ubrania, więc już je w sumie dajmy. To jest z automatu. To jest z automatu. A wilko wyje, tam jest. Tam jest chyba tylko żywność im to. I w domu handlowym wszystko. Alkohol nie.
Bar tu jest. No bary muszą być. Może być tego mało, kurde, powiem szczerze. Mamy tego jelcza. Możemy dodać te dwa jelcze. Chłodnicze. 2 tony mięsa, 1,8, 3. Nie mogę dodać. Wydaje mi się, że po prostu są już tutaj samochody. Tak, jest 8 pojazdów, które gdzieś tam krążą już. Więc to będzie mało. To jest mało, kurde. W sensie jeden taki plac. I to powinno właśnie zacząć elegancko stąd zabierać. Czy nie? Nie. Nie zabiera. Więc jeden tak naprawdę będę musiał mieć samochód osobny. Ty jesteś automatyczny. Kogo my tu mamy w ogóle? Chłodnie. Czy ja mogę kupić tu kogoś? Nie. Czy ja mogę cię, kurde... No właśnie, bo ty jedziesz po te. No na razie nie mamy tutaj ubrań, więc... Dobra. Nie, będę potrzebował jednak samochód tutaj osobny. Tylko tu są, kurde... otwarte. Skrzynie. Dobra, będę potrzebował tak. Znaczy tak bym musiał kupić to, więc tak czy inaczej. W sensie te samochody tam do tego dystrybucyjnego centrum. Więc wydaje mi się, że można by kupić zwyczajnie tego jelcza. Kazać mu zabierać alkohol stąd, tu. Załaduj alkohol, wyładuj alkohol. Go. Tak samo musiałbym mieć stąd jelcza. Który... Kupiłem dwa. Niestety... Dobra, wiesz co? Zabieraj stąd jedzenie i przywoź tu. Bo mięsa... Mięsa nie potrzebujemy. Oni sami wiedzą, że mają jechać ten... po mięsiwo. Bo ty jedziesz co? 3,5 tony. Czyli ciebie nie potrzebujemy. Dobra, idź stąd szybko. Bo tego jelcza, wolę tego jelcza mieć, słuchajcie. Który będzie miał więcej. Słuchajcie, mamy mięso. Max. Max, max, max. Elegancko. Ludzie przychodzą do pracy. Wolałbym tutaj mieć ludzi, kurde. Skąd oni wy? Tylko, że to jest droga zwykła. Pytanie, czy jakbym zrobił drogę taką, to czy by też szybciej szli, albo bardziej z daleka. W sumie miałem tego nie robić. Fuck. No właśnie nie chcę... Jakbym wyburzył... Jeszcze to moment, co ja zaznaczyłem? No właśnie, to będzie kurde tak. Bo nie mogę niestety... Dobra, zróbmy ten kawałek... No, bardziej nowoczesny. Zobaczyć, czy ludzie z dalszych stron będą mogli tutaj przyjść. Ty tak. Ty też. Bo tu mamy połączenie, tędy tu. Mhm. No tutaj powinniśmy właśnie mieć sporo tych pracowników, wydaje mi się. Gdzie ty pracujesz? Sam decydujesz, gdzie jesteś najlepszy. Co ci brakuje? Szkoła lub miejsc. Nie może odwiedzić kościoła. Dobrze, dobrze. Baru, baru, mięso, mięso. Sami decydujecie.
Small Clinic, zakłady spożywcze. Lekarzy jest, pacjenci są. Tu jest gorzelnia. Ty jesteś na przystanek, idziesz. Dobra. Ty też idziesz na przystanek. Ty natomiast... może zamiast Small Clinica... idź tu. Czemu nie możesz dojść? Też mam to na ten. Widzicie, tu jest zbyt daleko, natomiast tu mogę. A są zakłady spożywcze. Dobra. Dobra, bo tu faktycznie musimy być na plusie z żywnością. Bo to jest kwestia tak naprawdę tylko tego. Szybkiej produkcji tego. Pytanie, czy jeden magazyn wystarczy. Płody rolne, chemikalia. No tej chemikaliów nie będziemy potrzebowali. Tkaniny chyba też nie. Ubrania tak. Żywność jak najbardziej. Części elektroniczne nie. Tworzywa sztuczne nie, 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 nie. No 33% powinno być ok. Czyli alkoholu już więcej nie składuj. Wiem, że on będzie jeździł w tej nazad, ale... wie to. 164 tony mamy. Tu jest 30 ton żywności, spoko. Dobra, powinno być ok. Chyba. Pytanie, czy to jest kurde dobry pomysł, czy nie? Bo tu bym chciał załadować jeszcze budynkami się, bo oni powinni mieć dostęp tutaj do tego wszystkiego. Mają do teatru. No chyba, że po prostu teatr gdzieś jeszcze jeden dostawić, gdzieś tu i tyle. Co może nie być głupim pomysłem. Nie, to nie jest sport. To jest jako kino? Tak. Można by wstawić tu śmiało. I spoko, i ci ludzie będą mieli dostęp do tego. Coś tu się... co tu się buduje? Co to jest? Co to jest to? A, za 5 koła, dobra, zróbmy to. Brak personelu, ale to nie szkodzi. Wyjdziecie na dworzec wszyscy. Wy nie mieszkacie tutaj. Tu też nie mieszkacie. No ale macie dostęp ewentualnie do tego. Jak będą ludzie. Tak, bo decydujecie, gdzie dla was najlepiej jest. No i będziemy tworzyć, wydaje mi się, że te same budynki tutaj. Blok z cegły. Czy tutaj się zmieścimy? Wydaje mi się, że tak, natomiast... może być, kurde, problem trochę. Z tym... żeby to, kurde... żeby się zmieścić. Moment. Mam jakąś drogę. Co tu się dzieje w ogóle? A jest droga. Kurde, bo nic nie widzę. Chyba, żeby... pierdyknąć... taki budyneczek tu, mniej więcej. Oczywiście się nie da. Tą drogę mógłbym przestawić ewentualnie. Stawić budynek. Ile on ma miejsc? 174. Czyli to jest ile? 5 takich budynków? 5, nie, 6. No to 6 bym tutaj nie zmieścił, więc wydaje mi się, że jeden bloczek z cegły bliżej tego miejsca. Już takie, wiecie, PGR-owskie klimaty. Może to być i sensowny pomysł. Usuniemy to. Bo ta droga też jest taka tutaj na ten... na moment tylko zrobiona, więc ją możemy usunąć. Wolałbym ją usunąć w ten sposób. No to było tylko takie na tak zwanego Jana zrobione. Tylko pytanie, czy teraz... czy ja będę mógł ścieżkę zrobić w tym miejscu? Na dół, bo jak pamiętamy, nowy patch wprowadza to, że ścieżki też muszą mieć odpowiednią swoją wysokość. Ogólnie jest taka możliwość. Wydaje mi się, że drogę po tej stronie zrobimy. Tu jest ta ścieżka, która nie wiem po co tu jest.
bo tam na dół nie zejdziemy ze względu na brak. To jest jakaś tragedia. What the f is this? Nie. To tak nie może być. To jest droga? Nie, to jest ścieżka. Tylko że ta ścieżka musi tutaj kurde być, ale może ją. Może ją ściśniemy. Kawałek. Wyrównać, bo chcę wyrównać do. Ciśniemy po Hyfest. To jest równe, równe. Ścieżka. Nie ścieżka. Droga. To będzie musiało być tak trochę. Tylko że. Właśnie, kurde. Bo to idzie tu. No potrzebuję tę drogę tu. Nie wiem czy da radę wcisnąć, kurde, słuchajcie, ten budynek tutaj, ten mieszkalny, który chcę. Bo tutaj daje to radę. Jak najbliżej, ale tu widzę, że mi po prostu te budynki, ten bufor tych budynków nie pozwala, więc. Więc gdzieś tu max. Właściwie to nie, to mi nie pozwala po prostu ta droga na dole. Co tu się dzieje? Tu jeszcze mogę, nie mogę. Chcę to ścisnąć tutaj, ale nie wiem, czy to się w ogóle uda. What? Tak zwane uśrednianie tego terenu. Nie wiem, czy to się w ogóle uda i czy to ma sens. Bo tutaj już nie, tego nie przerzucę. Wiecie, to jest krzywo mega. Nie wiem, czy to widać z tej perspektywy. I bump, nie? Którego. No w sumie na tym bumpie, gdyby pojechać. To by może nie było głupie. Że tę ścieżkę potrzebujemy, ale tu chciałbym się dostać najpierw do. Do tej drogi. Może być za kurde. Za ciasno, ale nie jest. Tylko, że tę ścieżkę kurde teraz nie podłączymy, bo jest za blisko skrzyżowania. No. Jak ja już kurde znam tę grę. To jest masakra. Żyd. Co tu się dzieje? Czy to ma sens w ogóle? Co ja tu narobiłem? Ma! Ty, a ty jak ty jedziesz? Może tędy, może tego nie potrzebuję w ogóle. Moment. Weźmy, usuńmy to, zobaczmy. Tak, zobaczcie. Ma to sens, dobra, co za masakra. Ale w porzo. Ta droga tu. Tutaj tędy, tutaj tu. I tu. To w sumie drogi nie musi być. Ważne, żeby była, kurde, ścieżka. Z drugiej strony, no chciałbym ten budynek zrobić sam, więc. A chyba, że mniejszy. Ile ty masz? 41. To trzy takie budynki. Pytanie, czy nie byłoby to lepiej. Wtedy po prostu bym miał bezpośrednio ludzi tu. Tylko czy oni dojdą? Moment. Używanie niedozwolone. Zdaję sprawę. Pam. Ale wtedy kurde nie podłączymy tej drogi. Ona będzie za blisko. Cyk. Tak mi się wydaje, że to będzie jakaś tragedia, że to się kurde nie uda. No chyba, że kurde wybaczą mi. O. Wybaczą mi pracownicy tych kurde zakładów i dojdą. Dobra. Git. Bo tutaj w tę stronę drogę. Tutaj był. Coś tu było, kurde, i nie wiem co. Aha, była. Ścieżka tutaj.
Była ścieżka tu. I ścieżka idąca aż tu. Zbyt stromo. Widzicie? Tego nie było wcześniej. Wcześniej ścieżka mogła sobie iść jak się chciała, nie? A teraz dupa. Co za... Zdaję sobie sprawę, że tego nie zrobię. No dobra. Zróbmy tak. Po co potrzebuję tędy? Jazd? Nie potrzebuję. Po co to jest? Gdzie wyjdziecie tędy? Wjeżdżacie tu. No i idziecie tędy. Tego nie potrzebuję. Myślę, że to się z automatu zrobiło. No i teraz te bloki. Wydaje mi się, że te bloki z cegły to jest lepszy pomysł jednak. A tylko, że... No mógłbym... W sumie tutaj też mógłbym zrobić sklepik, ale go kurde nie obsłużę. A centrum dystrybucyjne... Dodatkowe... No nie. No tu by przyszli do sklepu, by kupili wszystko. Muszą mieć dostęp do sportu. Wydaje mi się, że... Moment, sprawdźmy to w ogóle. Zanim się, kurde, zacznę... No to ładne. Tu, żeby dojść... Co? Cicho. Słuchajcie, do sklepu nie dojdziemy, ani kurde do niczego nie dojdziemy. No, mógłbym ścieżkę zamienić na niesamowitą. I posprawdzać to ewentualnie, ale to... I teraz mamy dostęp trochę dalej, bo aż do gimnazjum. Czyli sport jest do małej szkoły, kurde, nie dojdzie. Chyba, żeby faktycznie te... Chciałem to zostawić takie wiejskie. Więc po prostu chyba zrobimy drugą szkołę. A i ten przystanek miał gdzieś być tu. A, to jest ten przystanek. Wiecie co? Już lepiej chyba tu wybudować ten budynek. To na razie chyba zostawimy. Nie wiem, który budynek teraz burzę. To sobie zostawimy na razie. Dobra, to może być. To sobie zostawimy wszystko. I ten budynek tak naprawdę zbudujemy tu. Który on powinien być... Bo tutaj stąd mają wszyscy dostęp wszędzie. Tak, tak. Tych dwóch budynków nie potrzebuję, bo to jest ten. Magazyn oraz terminal drogowy. Więc tak naprawdę tylko musiałbym drogę tu połączyć. Jakoś sensownie. Zbyt duże nachylenie po boku. A, cicho! Tu. Tu. Zbyt ostry zakręt, bo na razie mamy... Kurde. Po co tutaj się ten... Pakowałem z tym? Z tą ścieżką? Ona po coś tu była. Ale to nie szkodzi. Jest. No właśnie nie wiem, co jest z drogą. Tu. Więc tak naprawdę zamiast tego drogę zwykłą. No właśnie na tego kurde warto nie używać. Jak na załączonym przykładzie.
bo potem są takie problemy. Automatyczna budowa. Co ja robię? Ścieżkę usuwam. Bo ta ścieżka ogólnie działa, ale żeby ona zadziałała, ja potrzebuję najpierw mieć, kurde, drogę zrobioną. Bo tu musimy dojechać, do tego miejsca. Zbyt duże nachylenie po boku. Czyli tak czy inaczej będę musiał to zniszczyć jednak. To jest taka tylko droga dojazdowa do budowy. Dobra. I tę ścieżkę będę musiał tutaj popchnąć, ale to za moment. No, obniż teren. Pytanie, czy kurde... ścieżka gruntowa. Buduj ścieżkę. Moment, czy to wszystko jest podłączone? Nie, ty jeszcze potrzebujesz się podłączyć. Zastanawiam się, czy to w ogóle nie wywalić tego, wiecie co? Może jednak tym. No to idzie tu. Dotąd. Następnie to pójdzie sobie tutaj aż do... aż dotąd, powiedzmy. Wejdzie na drugą stronę. I pójdzie wzdłuż. Tak? To jest ta. I tu mamy tę rozdzielnię. Moment, tutaj... brzydko to będzie wyglądało, kurde, z tym. Mogę zrobić ewentualnie zakręt tu. Tu, bliżej drogi, przeskoczyć na drugą stronę i podłączyć się tam. Brzydko to wygląda, jak ja pierniczę. A przynajmniej nie będę miał tego tutaj, kurde, tej zadymy tutaj. Dobra, i teraz śmiało. Właśnie, jak widzicie, można sobie po prostu tym niesamowitym, jak trzymam drogę, no to kółeczkiem sobie drogę zmieniam. Dobra, zróbmy tak. Tę drogę potem się wywali. Najwyżej. Stój. Bo na razie ciebie nie chcę, żebyś tu był podłączony nigdzie. Dobra, to wywalimy na razie. Bo nie wiem, czy to tak będzie wyglądało, czy nie. Prawdopodobnie tak. I ludzie tu będą przywożeni i będą rozwożeni. Najwyżej się zrobi po prostu małe miasteczko tutaj, żeby zasilało, nie wiem co, to ścieżka. Tu i ta ścieżka szła tu. Właśnie to jest dobry, kurde, pomysł. Tu. Używam tego tula. I tu. Mamy dostęp? Tak. 300 metrów, kurde. Dobra, do wszystkich metrów... do wszystkich metrów, do wszystkich można dojść. Kochani, będziemy kończyć. Godzinka minęła. Nie wiem, jak wygląda sytuacja u nas tu. Oni się wszyscy zastanawiają, o co chodzi. Bo przez chwilę miałem, kurde... a, wiem, o co chodzi. Bo było to i... naprawdę, motorze. Czemu ty nie zauważyłeś?
Bo to już jest zbudowane dotąd. Okej. Więc ty powinieneś... Gdybyś stanął tu, to w tę stronę byś nie pojechał. My tam wy... nie, to chyba jest dobrze teraz. Oj, kurde. Dobra. Tyle dobrze, że to jest pociąg z tym, nie? Nie z ludźmi, a ze Staną. Więc wydaje mi się, że wszystko inne działa, nie? 12 ludzi jest, słuchajcie. Paliwo jest, auto wyszukiwanie. Dobrze, ty jedziesz. Zero, jednego pasażera masz. To jest elektrownia. Wsiadaj, wysiadaj na Wilkowyje na stacji. Tutaj tylko wsiadaj. Potem jedziesz do żwirowni, wyładowujesz ludzi. Potem tam, potem resztę. I potem jedziesz tam. Dobrze, bo potem jedziecie na Wilkowyje stacja dwójeczka. Dobra, to działa. Nie wiem, czemu tam został jeden ten. Ale ta linia działa. Zakłady włókiennicze. No właśnie o tym mówię. Oj. Pytanie, czy to kurde działa, nie? Dobra, to powinno chyba pomóc trochę. Do ogarnięcia, tak. Pytanie, kochani, dajcie znać, czy to jest, czy to ma sens w ogóle, co tutaj się dzieje. Czy wystarczą, bo wydaje mi się, że tak, no, jeżeli tworzymy 2,4 tony ubrań, znaczy tych materiałów, jak się, kurde, nie mam słowa. Tworzymy tkaniny. O! Jak tworzymy 2,4 tony tkaniny, 2,4 tony tkaniny, to powinno to zasilić dwa zakłady odzieżowe. Więc tak to zrobione zostało. Tylko że, momentos. Właśnie, ty nie masz dostępu tu. No możesz bezpośrednio brać stąd. Co też nie jest głupim pomysłem, tak naprawdę. Tylko że. Aha, tu są też. Dupa, za przeproszeniem. Tu musimy mieć połączenie. Bo nie mamy innego. Tylko czy ja tu potrzebuję iść tędy? Moment. Nie, tym bo zniszczę i będzie słabo. Czy ja tu potrzebuję mieć to połączenie? Wydaje mi się, że nie. To połączenie na bank potrzebuję, bo to jest, kurde, tu będziemy dostarczać tkaniny. No i mamy dostęp wszędzie. Tylko że z drugiej strony, bo tutaj było z tej strony, ale z drugiej mamy, więc git. No właśnie, bo tędy nie mógłbym przyjść. Jakbym zrobił nawet tu. No to bezpośrednio po drodze tutaj idę. Dobra, nieważne. Czyli to mamy połączenie, tu mamy połączenie i potem ewentualnie tu będziemy magazynować ubrania, które... Które nie powinno być tak naprawdę magazynowane tutaj. Bo stąd nic nie wyjedzie. To trzeba będzie przerobić, kurde. Musiałbym dodać po prostu... Prawdopodobnie zrobimy po prostu kopię tego. No, to wywalę. Przesunę. Tak, żeby były dwa terminale. Nie, wydaje mi się, że będzie jeden terminal, który będzie miał dostęp do dwóch magazynów. I to zrobimy tak. Tu są zakłady odzieżowe, więc zrobimy lustrzane odbicie tego. Tych czterech budynków. Znaczy, tu będzie ten sam. Tu. A dupa, nie zrobię, bo nie ma lustrzanego odbicia tych połączeń. Dobra, kochani, jakoś to będzie wyglądało. 2,4. Słuchajcie, zarabiamy tych pieniędzy chyba, nie? Nie. Import, eksport. Poprzedni miesiąc. Jesteśmy na plusie.
W zeszłym roku. W tym roku ogólnie jesteśmy na plusie, ale to niestety spada. Nie, to spada. Będzie trzeba coś z tym ogarnąć. Natomiast ważne jest, że nie produkujemy więcej. Gdzie są kurde? Gdzie jest ta żywność w ogóle? Płodów. Nie, no, płody rolne są, słuchajcie, to jest. Ten tu zabiera 5,4 tony. Tu nie ma ludzi. Oni idą do roboty, ale. No, ta produkcja kurde musi tutaj wzrosnąć. Bo to cały czas jest 6 ton. No, jacyś ludzie tam idą, słuchajcie. Więc to może jakoś będzie działało. No, co prawda słabo trochę, no bo niektórzy wracają do domu, niektórzy dopiero przychodzą do roboty. Ty jedziesz 6,5 tony masz. Rozumiem, że tu, no właśnie, nie ma nic. To też jest tak zwane z D zrobione trochę. 21. No. No ale dostarczamy tych pracowników trochę, nie? Więc najważniejsze, że. Znaczy wiecie, ewentualnie dokupujemy to, więc ludziom jakby żywności nie zabraknie, no nie? 0,3. No, myślałem, że dokupujemy, ale widzę, że nie dokupujemy. Trzeba, słuchajcie, to kupić. Bo ludzie nie będą mieli jedzenia. Wolę mieć tę nadwyżkę tu. Ubrania. No. 3,24 tony. Ale żeby mieli ludzie, bo kurde nam stąd uciekną wszyscy. No bo też było właśnie pytanie, czemu mam to włączone. No właśnie kwestia jest tego, żeby nie zabrakło mi ludzi. Tak jak tu mamy 85, to jest prawie 10 ton. Elektroniki nie mamy, mięso, no właśnie. Wydaje mi się, że te wszystkie dystrybucyjne działają, tylko... No. Bo ubrania będą, więc one są kupowane na bieżąco, więc 5% zawsze to będzie ktoś jakby na bieżąco kupowane. Więc wolę mieć więcej miejsca na żywność, żeby tutaj składować żywność. Oczywiście potem jak będziemy produkować własne ubrania, no to się to zmieni. Natomiast wydaje mi się, że teraz jest ok. Słuchajcie, są ludzie tu. 52. Nie może odwiedzić kościoła, uprawiać sportu, kulturalnej oferty. Mamy, słuchajcie, też szpital. Lekarze są. Karetek pogotowia nie ma, bo po co? Kupujemy sobie oczywiście ze dwie nyski. Jak nie trzy. I będziemy jeździć po ludzi. No, jak wygląda sytuacja tu? Słuchajcie, stan jest 52. Wykładowców sporo. Personelu sporo. Nad badaniami trochę więcej damy, bo też by ciutkę szybciej było. Ale możemy mieć śmiało studentów. No, potem ci po prostu naukowcy przejdą. Tu będziemy mogli więcej ich studentów kształcić. Wydaje mi się, że spoczko z wyższym wykształceniem. Tu jest 13, 2, 6, tu jest 19. Jeden jedzie, 9 czeka. Bo wy. Politechnika 64. No. Potrzebujemy tutaj więcej wykładowców. No. Bo wy macie zwykłe wykształcenie, nie? Poziom wykształcenia 1,67. Podstawowe. Bo ty jesteś studentem. Masz podstawowe, ale niedługo będziesz miał na dwójeczkę, tak? Bo ty, profesorze... czas pracy... Wyższe. Tak, powyżej dwójki jest wyższe. No, czyli 1,75 to niedużo ci brakuje, żeby być wyżej wykształcona, chociaż studiów nie skończyłaś, jak prezydent Kwaśniewski i tak dalej. Dobra, taki tłum w ogóle tutaj jest. Liczba stojących przed sklepem, słuchajcie, to jest na maksa.
No, ten sklep to może być, kurde, mało. Dlatego tutaj chciałem to zrobić. Natomiast będę musiał to poprzestawiać wszystko i wtedy to zrobimy. Kochani, dzięki jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.